We wtorek 30 marca odbyła się 30. sesja obecnej kadencji Rady Powiatu Tczewskiego. Radni obradowali zdalnie, przyjęli do realizacji 8 uchwał. Nie było wśród nich uchwały intencyjnej o sprzedaży budynku po domu dziecka w Tczewie. Została zdjęta z porządku obrad. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tczewie przy ulicy Wojska Polskiego została zdjęta z porządku obrad na wniosek radnych oraz sugestii starosty. Przypomnijmy, że większość rady miała wątpliwości co do sprzedaży nieruchomości także 2 miesiące wcześniej i uchwała o możliwości sprzedaży została zdjęta z obrad także ze styczniowej sesji. Rada w kwestii tej uchwały jest podzielona. Zarząd powiatu zamierza podjąć kroki, by budynki przy ulicy Wojska Polskiego 5 i 6 sprzedać, ewentualnie sprzedać jeden z nich, który jest niemal pustostanem. Część radnych ma jednak wątpliwości co do takiej decyzji, przez co sprawa została zastopowana. Po przyjęciu porządku obrad radni zadawali staroście Mirosławowi Augustynowi pytania dotyczące sprawozdania z bieżącej działalności. Następnie radni wysłuchali odczytaną przez wiceprzewodniczącego rady Witolda Sosnowskiego informację o interpelacjach i zapytaniach złożonych na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym. W części sprawozdawczej Rada zajęła się raportami o bezpieczeństwie oraz działalności powiatowej policji i straży pożarnej, jak również sprawozdaniami z programów polityki zdrowotnej. Rada przyjęła do realizacji 8 uchwał. Jednogłośnie wyraziła zgodę na dzierżawienie byłej bazy powiatowego zarządu dróg przy ulicy Armii Krajowej w Tczewie firmie Przewozy Autobusowe Gryf. Dyskusję wywołała uchwała korygująca tegoroczny budżet powiatu. Ostatecznie większość radnych głosowała za przyjęciem jej do realizacji, chociaż 9 wstrzymało się od głosu, a 1 był przeciwny. Radni na sesji nie zgłosili wielu wniosków czy interpelacji, ale podjęli wiele tematów i długo dyskutowali. Sesję starosta zakończył złożeniem mieszkańcom powiatu tczewskiego życzeń z okazji świąt Wielkiej Nocy. W tym jakże trudnym i naznaczonym piętnem epidemii, a zarazem wyjątkowym, radosnym i pełnym nadziei w czasie świąt Wielkanocy, przyjmijcie Państwo najserdeczniejsze życzenia wiary i głębokiej nadziei, które wynikają ze zmartwychwstania Chrystusa, jak również zdrowia, pokoju serca, ufności i obecności najbliższych.